honorowi wspierający, opowieści Siaka, naśladowca, Karolina Koba Music, Karolina K. Witkacy Telkowski, proces, część druga. Niniejsze opowiadanie jest kontynuacją filmu pod tytułem Nie mogłem odpuścić tej czarownicy. Oto jak zostałem inkwizytorem. Czerń nocy, przepełniona cichymi szeptami lasów, została przełamana jasnym blaskiem, który migotał na szczycie jednego z pagórków. To właśnie tam matka dziewczyny rozpaliła ognisko. Anna siedziała nieruchomo na pniu drzewa, oświetlona złocistymi językami ognia wirującymi w powietrzu. Jej twarz, zaszyta niewidzialnymi nićmi obłędu, przybrała niezdrową bladość. Na głowie spoczywało coś, co mogło przypominać koronę cierniową, uwitą z kurzych łapek. Najprawdopodobniej miała być groteskowym symbolem przyszłego wydarzenia. Na dłonie niewiasty kapała krew, tworząc upiorne wzory kontrastujące z jej jasną skórą. Wokół ogniska tańczyły nagie kobiety. Ich cienie krążyły w oparach niejasnych myśli, a ciała zdawały się wręcz pulsować w rytmie ich własnych tajemnic. Śpiew dochodzący z ich roześmianych ust był przerażającym, monotonnym szumem, przerywanym tylko odgłosami wiatru przeciskającego się między drzewami. W centrum tego makabrycznego tańca siedziała Anna. Otoczona energicznymi ruchami kobiet, patrzyła w nieokreśloną przestrzeń. Jej puste spojrzenie sugerowało, że nie była niczego świadoma. Po prostu czekała. Nagle z mroku cienia wyłoniło się coś, co przez rozłożyste rogi wystające z góry czaszki wyglądem przypominało kozła. Powoli kroczył w stronę dziewczyny. Jej pozbawiona emocji twarz mimowolnie zbliżała się do jego mrocznej sylwetki. Głowa kozła była tuż nad Anną, kiedy jego język zaczął wyciągać się ku jej policzkom. W końcu delikatnie przesunął się po powierzchni skóry. Dziwny dźwięk beczenia, który wydawał się jednocześnie prastarym hymnem, jak i odgłosem męczarni, stawał się coraz głośniejszy, aż w końcu przeobraził się w nienawistny ryk. Promienie porannego słońca, przesączające się przez szpary drewnianej chaty, malowały ciepłe, złociste smugi na posadzce. Ciche ćwierkanie ptaków przerwał gwałtowny szelest pościeli i przeraźliwy jęk. Anna obudziła się z niespokojnym oddechem, nękana przez straszliwy sen, który wciąż dawał o sobie znać w rzeczywistości. Dziewczyna gwałtownie wyskoczyła z łóżka, przypadkowo zahaczając ręką o świecznik stojący na stoliku nocnym. Ten runął z głośnym hukiem. Dźwięk rozbitego szkła odbił się echem od ścian chaty. Anna, wciąż oszołomiona, przyłożyła zaciśniętą dłoń do zimnej piersi. Próbowała uspokoić oddech. Jej włosy były przylepione do mokrego czoła. Spojrzenie pełne niepokoju błądziło po pomieszczeniu, próbując przywrócić ład w myślach. W progu izby błyskawicznie pojawiła się jej matka z wyrazem głębokiego niepokoju na twarzy. Zaskoczona hałasem, przyszła sprawdzić, co się stało. Coś ty narobiła! Nerwowy głos starszej kobiety niósł ze sobą nutę troski. Anna, próbując złapać oddech, spojrzała na matkę, a jej oczy wypełniły się łzami. Chyba ukryć mi się spiesznie. Nagle rozległo się głośne pukanie do drzwi. Zaniepokojone kobiety spojrzały po sobie. Do obory, a żywo! Szepnęła matka.
Anna kiwnęła głową i nie protestując, cichym krokiem ruszyła w kierunku okna, którym zamierzała wydostać się na zewnątrz. Nim zniknęła z pola widzenia staruszki, spojrzała jeszcze przez ramię, próbując znaleźć w jej oczach choć odrobinę pocieszenia. Matka zatrzasnęła drzwi od pokoju i zaczęła zbliżać się do głównego wejścia. Wzięła głęboki oddech i chwyciła za klamkę. Anna zatrzymała się. Nie zdążyła jeszcze wyjść z domu, ponieważ ciekawość wzięła górę. Przyłożyła ucho do drzwi. Jej serce biło głośno, niemalże zagłuszając inne dźwięki. Jednak udało jej się usłyszeć rozmowę. Kaczmarczykowa, pod punturkę przychodzimy. Zasie na targ wybyła. Przerażona dziewczyna szybkim krokiem ruszyła w kierunku okna. Zaczęła wdrapywać się na parapet. W progu stał sołtys. Mężczyzna o masywnej posturze z siwymi włosami i nosem jak klamka od zakrystii. Obok niego stał chłop. Młodszy. Nieco niższy. Ale na jego twarzy również malował się wyraz powagi. Naprzeciwko nich stała zakłopotana matka. A zatem wyjdziemy i przepatrzymy chałupę za nią. Jakaż to sprawa? Rzekł sołtys, nie owijając w bawełnę. Jego głos był stanowczy, niemal oskarżycielski. Przestraszona kobieta starała się ukryć targające nią emocje. Ale tu nie ma czego szukać. Wymamrotała, chcąc odwrócić uwagę od córki. Chciała coś jeszcze dodać, jednak za ścianą rozległ się głośny huk, jakby coś ciężkiego runęło na glebę. Wszyscy na moment zamarli. Mężczyźni spojrzeli na siebie, a następnie w kierunku źródła dźwięku. Kierując się w tamtą stronę, szybkim krokiem obeszli narożnik chaty. Natrafili na Annę, która z lekko zadrapaną twarzą i przerażeniem w oczach leżała pośród wysokiej trawy. Próbując wymknąć się przez okno, niefortunnie zahaczyła nogą o parapet i wylądowała na ziemi. O proszę, wynalazła się! Oskarżona o czarostwo Kaczmarczykówna stanie przed Trybunałem Miejskim. Matka podbiegła, chcąc pomóc córce wstać, ale chłop stanął na jej drodze, blokując dostęp. Nie mieszać się, pani! Ostrzegł ją, patrząc surowym wzrokiem. Kobieta desperacko odepchnęła mężczyznę i szybkim krokiem ruszyła w stronę córki. Podnosząc ją, spojrzała na sołtysa. Panie, to pomyłka! Jakie czarostwo! Nam nawet krowinę ubili! To na nas złe uroki ktoś rzuca! Starsza kobieta najwyraźniej zdążyła wejść do obory z samego rana, a tam napotkać zwłoki bydła. Anna jednak o niczym takim nie wiedziała. W jej oczy wstąpił jeszcze większy szok. Stefka? Wyrwała się z objęć matki i nie zważając na nic, pognała w stronę obory. Przed samym wejściem leżała martwa krowa. Dziewczyna przykucnęła obok zwierzęcia, a jej oczy zalały się łzami. Sołtys oparł ręce na biodrach. Czarownicę pod dachem chowasz, to i bydło ukatrupione. Anna wciąż klęczała na ziemi. Nie docierało do niej, co się stało. Dobry Boże, dlaczegoż to? Mężczyźni powolnym krokiem podeszli bliżej płaczącej dziewczyny. Dość! Z kilku stai diabłem trąci, aż żygać się chce. Na wóz z nią! Kołysanie wozu było jedynym czynnikiem, który w pewnym sensie uspokajał Annę w tej nieznośnej podróży. Trudno było uwierzyć, że jeszcze kilka godzin temu prowadziła spokojne życie na wsi. Teraz była przewożona jako przestępczyni, oskarżona o czary. Koń, który ciągnął wóz, pewnym krokiem stąpał po kamiennej drodze. Chłop trzymał lejce, a obok niego dumnie siedział sołtys.
Na jego twarzy malował się nieprawdopodobny wyraz zadowolenia. Dziewczyna spoglądała w dal. Rozglądała się po okolicy. Mijali gęsty las. Drzewa rzucały cienie na drogę, tworząc upiorną mozaikę na ścieżce prowadzącej na niechybną śmierć. W jednym z tych cieni, u stóp drzewa, Anna dostrzegła czarną sylwetkę Harta. Pies ten zdawał się nie wyrażać żadnych emocji. Wpatrywał się w nią niewzruszenie, jakby przeczuwał jej los. Kiedy młoda kobieta zaczęła tracić zainteresowanie krajobrazem, jej uwagę przykuły kruki, które pojawiły się na niebie. Z każdą chwilą było ich coraz więcej, aż w końcu stworzyły jakby czarną chmurę na błękitnym tle, niosącą głośne krakanie, które brzmiało niczym zła wróżba. Jakby przeczuwały, co będzie dalej. Najbardziej przerażającym widokiem, jaki można było spotkać po drodze do miasta, był wisielec, dędający na rozłożystym dębie kilkaset metrów przed bramą. Ciało w stanie rozkładu kołysało się na wietrze. Czarne ptaki, krążące w okolicy, zaczęły siadać na ramionach i głowie cuchnącego nieboszczyka. Anna poczuła wtedy ciężar tej całej sytuacji. Dotarło do niej, że jeśli czegoś nie wymyśli, skończy tak samo, jak ów nieszczęśliwiec. Gdy zbliżali się do miasta, coraz głośniejsze stawały się okrzyki tłumu. Czarownica! Słychać było z różnych stron. Przywiedli kolejną, na stos z nią! Wtórowali inni. Spalić bez sądu, diabelskie sługi! Anna próbowała nie zwracać uwagi na krzyki. Uciekając myślami gdzieś daleko, nie zauważyła, że wóz wjechał bezpośrednio w zgęstniający tłum. Ludzie zaczęli rzucać w nią różnymi przedmiotami. Większość z nich odbijała się od drewnianych poręczy. Jednak nagle w głowę dziewczyny poszybowało jabłko. Tak silne uderzenie sprawiło, że Anna, oszołomiona bólem, przewróciła się. Leżała oparta o krawędź przyczepy, z pustym wzrokiem skierowanym w dal. Korytarze zamku zdawały się nie mieć końca. Płonące pochodnie, rozmieszczone na ścianach co kilka metrów, sprawiały wrażenie, jakby prowadziły prosto do piekła. Z każdym krokiem dziewczyna czuła narastający lęk. Sołtys prowadził ją do przodu. Z każdą minioną pochodnią jego kroki stawały się coraz bardziej zdecydowane. Popychał dziewczynę, gdy tylko próbowała się postawić lub zwolnić tempa. Każdy jej opór spotykał się z brutalnym szarpnięciem i pogardliwymi docinkami ze strony mężczyzny. W oddali Anna słyszała dźwięki, które przyprawiały ją o szybsze bicie serca. To nie były odgłosy codziennego życia, ani szmery zwierząt, do których przywykła. To były jęki bólu i rozpaczy, które wirowały w powietrzu. Stawały się coraz głośniejsze. Oddech dziewczyny przyspieszał. Ciało zaczęło drżeć, bowiem wyobraźnia podsuwała jej koszmarne wizje zdarzeń, które miały wkrótce nastąpić. Prowizoryczna sala sądowa znajdowała się w jednym z pomieszczeń zamkowych, które pierwotnie służyło jako spiżarnia, umiejscowiona tuż obok sali bankietowej dla miejscowej szlachty. Jednak w czasach nieustających polowań na czarownice pomieszczenie zyskało zupełnie nowe przeznaczenie. Sufit wsparty był na potężnych drewnianych belkach, które na przestrzeni lat nabrały ciemnej barwy. Choć z zewnątrz, przez niewielkie, wysoko umiejscowione okna wpadało liche światło dnia, sala była dobrze oświetlona,
za pomocą świec umieszczonych w żelaznych świecznikach. Na podłodze rozciągały się ciężkie, czerwone dywany, które tłumiły kroki ludzi przechodzących przez próg. Sala, wypełniona ciasno ustawionymi krzesłami, była niewielka, a na jej środku stał długi, drewniany stół, za którym zasiadali sędzia, starszy mężczyzna o srogim spojrzeniu i szarościach przebijających się przez jego czarne włosy, oraz ławnik, Stanisław Zamęcki. Tuż obok nich znajdowało się puste miejsce, które budziło swego rodzaju niepokój. To było oczywiste, że brakuje jakiejś ważnej osoby. Wzdłuż ścian na rozchybotanych krzesłach siedzieli oskarżeni oraz osoby zainteresowane. Tego dnia było potwornie duszno, a w powietrzu unosił się ciężki zapach wosku i potu. Przed ławą stała Jadwiga Owczarkówna. Na jej twarzy i ciele widać było ślady brutalnego przesłuchania, zasinienia, otarcia, stróżki zaschniętej krwi. Mimo tego jej spojrzenie, choć pełne strachu, nie ugięło się przed wzrokiem dwóch mężczyzn siedzących naprzeciw. Wytrwale utrzymywała kontakt wzrokowy. Anna, siedząc z tyłu sali, obserwowała całe zdarzenie. Nie mogła oderwać wzroku od Owczarkówny. Czuła z nią dziwną więź. Być może to wspólne cierpienie i poczucie niesprawiedliwości łączyło je niemal siostrzanymi więzami. Stanisław Zamęcki, spojrzawszy na Jadwigę z pogardą, zaczął przemawiać. Masz szansę uratować swe życie. Wyznaj swe grzechy, a może dostąpisz litości. Nic z tym wspólnego nie mam. Proszę, by mnie na wodę wzięto. Com wyznała, gotowam na to żyć i umierać. Da ojciec mój państwu 200 złotych, a w zamian pójdę na próbę wody. Ona mnie oczyści. Mężczyzna uniósł brwi. To przekupstwo? Jadwiga, biorąc głęboki wdech, odpowiedziała rozedrganym głosem. Nie, nie. Ja prawdę mówiłam cały czas. W Boga jedynego wierzę. Stanisław spojrzał w stronę sędziego. Ten zaś zdawał się być znudzony całym przedsięwzięciem. Zerkając co chwila w kartkę, którą trzymał w rękach, zaczął mówić bez większych emocji. Sąd nie przychyla się do próby przekupstwa. Druga dobrowolna inkwizycja Jadwigi Owczarkównej zakończona. Sąd nakazuje sprawcy oddać oskarżoną, aby ten sobie z nią wedle zwyczaju należycie postępował. Anna, słysząc te słowa, poczuła zimny dreszcz przeszywający jej kręgosłup. Wiedziała, że jeśli oskarżona kobieta nie otrzyma wsparcia, jej los może być przesądzony. Jednak wszyscy ludzie milczeli, przyglądając się całej sytuacji. Ławnik zaczął notować słowa sędziego w wielkiej księdze, która leżała na stole, po czym machnął ręką. Mistrzu Bem! Co? Jadwiga była przerażona. Drzwi sali otworzyły się z hukiem, a próg przekroczył barczysty mężczyzna w ciężkich, skórzanych butach. Na jego ramionach spoczywał czarny płaszcz, a twarz zdobiła krótka, czarna broda. Głęboko osadzone oczy mistrza Bema błyszczały chłodnym odbiciem światła. Bez zbędnych słów podszedł do Jadwigi, chwycił ją mocno za ramię, szarpnął i zdecydowanym krokiem wyprowadził z sali. Jej krzyk niósł się po korytarzach zamku. Z czasem zaczął słabnąć, żeby w końcu całkowicie zniknąć w głębinach budynku. Sędzia, nie czekając ani chwili, przeniósł spojrzenie na Annę. Anna Kaczmarczykówna, podejdź! Nakazał szorstkim tonem. Dziewczyna wstała powoli z krzesła, czując na sobie spojrzenia zgromadzonych.
Każdy krok wydawał się wiecznością, ale ostatecznie stanęła przed wielką dębową ławą, tuż obok miejsca, które przed chwilą zajmowała Jadwiga. Ławnik nagle przerwał notowanie i zwrócił się w stronę sędziego. Druga przez O kreskowane, czy U? Szepnął z niepewnością. O kreskowane, odparł drugi mężczyzna, uchylając jedynie kącik ust. Gdy Stanisław Zamęcki skończył notować poprzednie słowa sędziego, ten zaczął swoją wyuczoną formułkę. Oskarżona o czarostwo i kontakty z diabłem, Anna Kaczmarczykówna stawia się na pierwszej dobrowolnej inkwizycji. Czy oskarżona przyznaje się do winy? Nie, niczego złego mnie uczyniła. Ławnik, podpierając się o stół, zmierzył wzrokiem dziewczynę. Głowacka wszystko powiedziała. Byłaś na Łysej Górze w nocy z 30 kwietnia na 1 maja i świętowałaś noc Walpurgi. Gdzieżeżbym tam chodziła? Wiosną w obejściu nawał roboty. Odparła oskarżona. Nagle w sali rozległ się dźwięk otwieranych drzwi. Spojrzenia zgromadzonych skierowały się w ich stronę. W progu stał pleban Dobrzycki, którego oczy, chociaż głęboko osadzone pod ciemnymi brwiami, błyszczały pewnością siebie. Na jego piersiach spoczywał ciężki, srebrny krzyż. Dziewczyna spojrzała na niego z mieszanką strachu i gniewu. Wiedziała, jaka potęga tkwi w tym człowieku i jak ogromny wpływ może mieć na jej los. Mężczyźni, widząc duchownego, wstali i z szacunkiem ukłonili się w jego stronę. Szczęść Boże! Zjawił się ojciec w końcu! Czasu nie było. Całe zastępy chłopów do spowiedzi stały. Odpowiedział swoim niskim, donośnym głosem, przechodząc przez salę. Bez zbędnych ceregieli zajął puste miejsce za dębową ławą. Sędzia zwrócił się w stronę ławnika. Notuj! Wielebny pleban Dobrzycki, wezwany jako ekspert do spraw rozpoznawania czarostwa i wszelakiego z diabłem i siłami nieczystymi obcowania, stawia się na pierwszej dobrowolnej inkwizycji Anny Kaczmarczykówny. Dobrzycki założył ręce. Głównym zarzutem wobec Kaczmarczykównej jest kradzież hostii z domu Pana oraz mnogie profanowania owego najświętszego sakramentu podczas sabatów tutejszych czarownic na Łysej Górze. Stanisław Zamęcki, nie zwlekając, kiwnął głową w kierunku dziewczyny. Czy przyznajesz się do winy? Niczego mnie ukradła. Duchowny parsknął śmiechem. A jak wyjaśnisz zniknięcie hostii w dzień, kiedy widziałem cię w kościele? Dziewczyna przewróciła oczami. Wielu ludzi było w kościele. Myślisz, że swą przebiegłością trybunał przekonasz? Pojmuję. Libo jeszcze słowo do powiedzenia mam. Cała sala zastygła w napięciu. Pleban Dobrzycki zerwał się z krzesła, stając hardo na nogach. Nikt! Zaczął z naciskiem, wyraźnie walcząc z własnymi uczuciami. Zaprawdę nikt do tej pory podczas Komunii Świętej w oczy mnie nie wejrzał. Zawiesił na moment głos, zamyślony słowami, które chciał wygłosić. A jej wzrok? Jej wzrok na wylot mnie przeszył. Te lubieżnie patrzące niebieskie ślepia. Zimne. Tego dnia pogoda naprawdę nie dopisywała. Wiatr drzewa łamał. Jednak ja od razu poczułem gorąc wewnętrzny. Aż parzyło! Wszyscy zgromadzeni zaczęli wymieniać się spojrzeniami. Nikt nie odważył się przerwać monologu plebana, chociaż wielu z nich szokowały jego słowa. Jej spojrzenie zmusiło mnie do refleksji. Czyżby to była kobieta posłana przez samego diabła, by sprowadzić mnie na manowce? Czy jej ślepia mają w sobie siłę przyciągającą ku złu? Ogień piekielny czułem po jej wejrzeniu. Przyzywał, abym miał na nią się rzucić i bezbożne rzeczy czynić. Zdumienie na sali sięgnęło zenitu. Nagle ławnik zerwał się z krzesła. Jego twarz była zarysowana gniewem,
a oczy płonęły oburzeniem. Poruda! Ojca w uczucie takie wpędzać? Czemu jam tu winna? Duchowny to poczuł, nie zaś ja! Krzyknęła Anna. Pleban Dobrzycki zacisnął pięść w jednej dłoni. Drugą natomiast skierował w stronę dziewczyny. Boś urok czarownicą rzuciła. Najlepszy to dowód. Pożądanie poczuć wobec niewiasty. Sędzia, widząc, że sytuacja wymyka się spod kontroli, natychmiast wstał i podniósł rękę, domagając się ciszy. Wystarczy! Mistrzu Bem! Drzwi sali otworzyły się. Sędzia wskazał ręką na Annę. Na zbytki czem prędzej, zanim i na nas urok takowy rzuci. Dziewczyna poczuła, jak jej serce zaczyna bić szybciej. Instynktownie próbowała stawić opór, kiedy Kat podszedł do niej, szarpiąc ją za ramię. Jego chwyt był mocny, niemalże żelazny. Nie było sensu walczyć. Gdy Anna była wyprowadzana z sali, tłum gabiów odprowadzał ją wzrokiem, w ciszy. Nawet duchowny, który wcześniej przemawiał z taką pasją, teraz milczał, wpatrując się w nią, z mieszaniną ciekawości i lęku. Cześć, jeśli podoba Ci się to słuchowisko, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz komentarza. Dla Ciebie to tylko chwila, a mi pomoże zdobyć to dużo szersze zasięgi. Dzięki. Wracamy do opowiadania. W pomieszczeniu panował mrok, z którego przebijał się jedynie blask migoczącej świecy. Anna siedziała na starym drewnianym krześle z rękoma spętanymi szorstkim sznurem. W powietrzu unosił się duszny zapach wilgoci i starego metalu. Przed nią, po drugiej stronie mocno wyeksploatowanego stołu, siedział ławnik zamęcki. Jego oczy przeszywały dziewczynę nienawistnym spojrzeniem. Obok stał mistrz Bem, masywny jak góra, z ramionami szerokimi niczym belki dachowe i twarzą nieznoszącą sprzeciwu. Na stole, tuż obok świecy, leżały sadystyczne narzędzia. Zgniatacze kciuków, klamerki, ostrogi i haki. Wszystko gotowe, by na rozkaz ławnika przynieść ból przesłuchiwanej kobiecie. Klnę się, że na kolejnej Inquisiti będziesz wiedziała, co mówić. Rzekł niskim głosem, po czym odsuwając krzesło, wstał i zaczął przechadzać się po pomieszczeniu. Anna próbowała zachować spokój, ale w jej oczach było widać strach. Milczała, jednak jej oddech stał się nierówny. Może zgniatacz kciuków przywróci pamięć? Zamęcki wzrokiem wskazał na metalowe narzędzie leżące na stole. A ten tchórz Leban Dobrzycki popatrzeć nie przyjdzie? Dziewczyna, próbując wyśmiać całą sytuację, rzuciła ironiczne spojrzenie mężczyźnie. Ten natomiast parsknął głośnym śmiechem, po czym oparł się o krzesło. Taka odważna jesteś? I tak ci do niego spieszno, nierządnico? Nagle jego twarz stała się śmiertelnie poważna. Nie wiem, o czym mówisz, szepnęła dziewczyna, drżeniem w głosie, zdradzając swój strach. Ojcowi kościoła patrzeć na takie rzeczy nie przystoi. Ale może poczujesz trochę ognia, o którym wspominał. Ręce dawaj i nie rusz się. Ławnik podszedł bliżej, chwycił jej związane dłonie i powoli zaczął je zbliżać do płomienia świecy. Zgorzeć musi to, czym sakrament najświętszy splugawiłaś. Anna została wypchnięta do celi siłą, przez co potknęła się o kamienny próg i upadła. Ból jej poparzonych dłoni wzmagał się. Dziewczyna instynktownie zwinęła się na podłodze, chroniąc ręce przed dalszymi urazami. W pomieszczeniu panował półmrok, jednak Anna była w stanie rozpoznać twarze pozostałych kobiet,
które przyglądały się jej z zaciekawieniem. Owczarkówna ze świeżymi ranami i siniakami na ciele leżała przy ścianie. Obok niej siedziała Głowacka, której oczy wypełniała pustka, a twarz odzwierciedlała głębokie zmęczenie. Drążkowa, starsza, nieco przy kości kobieta dosiadła się do Anny. Zaskakująco mocno chwyciła ją za ramię. Cóż ci takiego uczynili? Zapytała z troską w głosie. Dłonie świecą parzyli. Wyszeptała z bólem dziewczyna. Drążkowa spojrzała na zaczerwienione kończyny, na których już zaczynały pojawiać się bąble wielkości grochu. Ech, babka by się przydała. Boleść by uśmierzyła. A ty w ziołach się rozeznajesz? Zapytała Anna, unosząc głowę. Za to tutaj siedzę. I jako zielarka ludzi mleczyła. Z ramienia boskiego dar żem dostała. Póki jeden gbur o nieurodzaj u sąsiadów swoich prosić nie przyszedł. Odmówiłam, bom dobra, a ten mnie sędziemu wydał. Ich cichą rozmowę nagle przerwał dziki śmiech Głowackiej. Jej groteskowy uśmiech sprawiał, że wyglądała, jakby postradała zmysły. To prawda, to wszystko prawda. Nie słuchaj jej, od zmysłów już odchodzi. Szepnęła Drążkowa. Starsza kobieta podeszła bliżej i zaczęła pocierać dłońmi o swoje barki. Wy wszystkie takie dobre, a bez powodu by nas tutaj nie zamknęli. Wszystkie jesteśmy sługi diabła, siostry nocy. Kontynuowała obłąkana staruszka. Reszta obecnych w sali zamarła. Przyglądały się jej z mieszaniną strachu i litości. Anna patrzyła na Głowacką z przerażeniem. Wyglądało na to, że kobieta naprawdę uwierzyła w to, co wmówili jej oprawcy. Echa jej słów jeszcze przez chwilę wypełniały pomieszczenie, aż w końcu zapadła niepokojąca cisza. Migoczące światło pochodni oświetlało grube kamienne ściany i zniszczone meble. W centrum pokoju stał masywny dębowy stół, przy którym siedzieli sędzia i pleban Dobrzycki. Obaj byli zatopieni w myślach, a ich spojrzenia wędrowały po dokumentach i aktach porozrzucanych przed nimi. Ławnik z niepokojem w oczach chodził wzdłuż ścian, czasem zatrzymując się, by wyjrzeć przez jedno z okien. Był wyraźnie zniecierpliwiony. Ta kaczmarczykówna milczy, oznajmił. Sędzia na moment oderwał wzrok od sterty papierów. Na pewno drugie tortury gębę jej otworzą. Duchowny odchrząknął, przesuwając palcem po jednym z dokumentów. Tutaj męczenie nic nie da, powiedział ze spokojem. Czort w niej głęboko siedzi i na ból odporna będzie. Czujecie to, jak na nią patrzycie? Mężczyźni spojrzeli po sobie z niepewnością. Że urodziwa, czy że odporna? Zapytał Zamęcki. Nie czuję bólu, to jedno. Ale kusi przy każdym spojrzeniu. I jestem przekonany, że tamtego dnia dla mnie tam przyszła. Nie dla Boga. Krew się we mnie czasem burzy, kiedy docierają plotki, że niewiasty ze wsi do przybytku pańskiego przychodzą, niekoniecznie Boga szukając. Chcę tylko podkreślić, jak ważne jest, abyśmy nie ulegli pokusie. Diabeł jest przebiegły i zna nasze słabości. Musimy być nieustępliwi. Co ojciec sugeruje? Dopytywał sędzia. Duchowny powoli wstał, spoglądając na obu mężczyzn. W przódy chcę być przy zeznaniach pozostałych czarownic. Dajcie mnie akta wszystkich spraw. Rzekł stanowczym tonem, wyciągając dłoń. Sędzia i ławnik patrzyli na niego pełni zaskoczenia, ale po chwili Zamęcki przesunął stos dokumentów w stronę Dobrzyckiego. Teraz on objął dowodzenie, stając się głównym inkwizytorem owej miejscowości.
Gruby stos akt sądowych z hukiem wylądował na niewielkim stole. Pleban starannie przeglądał zeznania świadków, aby zdobyć jak najwięcej informacji na temat czarownic. Szukał czegoś, co mogłoby być przysłowiowym hakiem, czy w tym przypadku młotem, na oskarżone kobiety. Wzdrygnął się nerwowo, kiedy nagle z zewnątrz dobiegło go głośne krakanie. Cała chmara kruków krążyła na wysokości okna wieży, w której się znajdował. Dźwięk wydawał się stopniowo przechodzić w przerażający krzyk. W głowie Dobrzyckiego te odgłosy brzmiały jak przepełnione bólem wrzaski kobiet, łamanych kołem. Kiedy spróbował się opamiętać, zauważył, jak drzwi do pokoju powoli się otwierają. W progu stanęła Anna. Jej ubrania były podarte, a ciało niemal całkowicie odkryte. Mężczyzna poczuł się zakłopotany, ale równocześnie zaintrygowany. W jej oczach widział zarówno niewinność, jak i coś na wzór pożądania. Gdy chciał zrobić krok w jej stronę, nagle całe pomieszczenie zanurzyło się w ciemności. Zamiast kamiennych ścian i podłogi, dookoła pojawił się mroczny, nieskończony las. Widział Annę, która w towarzystwie innych kobiet biegała wokół ogromnego ogniska. Ich taniec był dziki i namiętny. Z tłumu nagich ciał wyłaniał się czarny kozioł, którego kobiety zdawały się czcić w tym niezrozumiałym rytuale. Duchowny, nie mogąc wytrzymać tego widoku, krzyknął i zamknął oczy. Gdy je otworzył, znów siedział przy stole, w tym samym ciasnym pokoju, a przed nim leżały rozrzucone dokumenty. Wystraszony pleban wpadł do kościoła niczym burza. W świątyni panowała ciemność. Jedynie delikatny blask promieni księżyca wpadał przez witraże, rzucając rozmazane wzory na kamienną posadzkę. Mężczyzna podbiegł do posągu Matki Boskiej, który wydawał się być jedyną ostoją nadziei w tym przytłaczającym mroku. Upadł na kolana, zakrywając twarz rękoma. Słowa szczerej modlitwy wydobywały się z jego ust, niczym szepty skruszonej duszy. Strach mi o tym mówić, bo nie wiem, dasz li się uprosić, abyś mi sfolgować raczyła, byś mnie grzesznego ukarała, zabiła. Gwałtowne stukanie przerywało jego modlitwę. Masa kruków uderzała we wrota kościoła z taką siłą, że te zaczęły się trząść. Kapłan był przerażony. Odwracając się, spojrzał na inny posąg stojący w rogu świątyni. Kamienne oczy tej figury zdawały się patrzeć na niego z wyrazem oskarżenia. Świece stojące na ołtarzu nagle zaczęły płonąć. Języki ognia stawały się nienaturalnie długie, rozjaśniając wnętrze kościoła. Duchowny zebrał się w sobie i zerwał się z posadzki. Nie, to ci nie moja wina. I dobrze o tym wiesz, o pani. Krzyknął, chodząc przed płonącym ołtarzem. Stukot ptaków uderzających w drzwi zdawał się słabnąć. Diabeł jest silniejszy, ale pozbądźmy się choć jego sługi. Wrzasnął stanowczym tonem. Kruki jeden po drugim padały martwe na ziemię. Hałas znikał, a świece stopniowo gasły. W końcu nastała absolutna cisza. Wnętrze świątyni znów ogarniała ciemność, a jedynym słyszalnym dźwiękiem było przyspieszone bicie serca oraz ciężki oddech duchownego. Podniósł powoli głowę, spoglądając na posąg Matki Boskiej. Dziękuję. Wyszeptał.
a jego zaczerwienione od łez oczy znów nabrały pewności siebie. Cześć, jeśli podobało Ci się moje autorskie opowiadanie, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz komentarza, choćby dla podbicia zasięgów. Przypominam również o możliwości wspierania, dzięki temu kanał będzie mógł się stale rozwijać. Dzięki. Następny odcinek już za tydzień.